Witam się, Masiema. Bardzo Was wita. Dzisiaj idę sobie na spacerek. Oczywiście blisko mojego miejsca zamieszkania, czyli to jest dzielnica Wulacun. Jakieś 3 mile od centrum, jakąś milę od mojego domu. Pokażę Wam, że tutaj u nas, prawie w centrum, hasają sobie, spacerują jelenie, sarny i inne zwierzęta. Jest to oczywiście zupełnie za free. Jest to duży park, kilka hektarów, jest jeziorko fajne. I co? Jest fajny zameczek. Fajny, bo specyficzny, jak zwykle ponury. Pokażę Wam go dlatego, bo tu były skręcone sceny do pewnego filmu, o którym na razie nie wspomnę. Ale film chyba każdy lubi, każdy zna, także... Powinienem powiedzieć, że oczywiście mój wypadek, jak to moje wypady są spontaniczne i też chciałbym, nie mogę Wam obiecać, że te jelenie będą biegały, czy tam chodziły, czy tam leżały, bo teraz ten stan pandemii jest, ja nie wiem, czy oni pochowali, czy one same gdzieś se poszły, także nie chcę Wam obiecywać, ale mam nadzieję, że to będzie. A natknął mnie do tego filmu kolega Marek, który też ma swój kanał, bo też dzisiaj widziałem filmik, że pokazywał właśnie naturę, bociany i inne takie fajne ciekawostki, które osobiście ja bardzo lubię, bo natura jest najlepsza. I wszystko co najlepsze jest zawsze za free, pamiętajcie o tym. Także ja już to widzę, tą bramę, no i zobaczymy, no oby były te jelonki. Trzymajcie się. No dobra, ja już jestem na terenie tego parku. Po mojej lewej stronie jest ten zameczek, ale on później. Na razie muszę skoncentrować się na tych jelonkach, bo w sumie to jest celem mojej podróży. Także co, włączam turbo i zaraz tam się spotkamy, tak? Narka. Czy są? Szkoda, że wszystkie leżą, no ale widocznie mają na to ochotę, więc ja tutaj cudów nie zrobię. Zobaczymy, może powiększę troszkę, przybliżę. Są. Ale z tego co mi się wydaje, to są bardzo młodziutkie jelonki. Takie dorodne, fajne, duże, masywne wręcz, miał cholernie duże poroże, cholernie duże. Jak to się nazywa, szable? Chyba tak. Także są, ale ich sporo tutaj jest, to są młode na pewno, sarenki. Przybliżę jeszcze troszkę bardziej, ale to będzie oczywiście automatycznie gorsza jakość obrazu. Szkoda, że nie chodzą. Musiałoby coś się spłoszyć, ale nie będę ich płoszył. Oczywiście. Patrzcie, wszystko. To wszystko jest blisko. Dla każdego coś się znajdzie w coś fajnego. Fajna stożonka, co?
Naliczyłem 20, ale to pewnie więcej jest, bo ja trochę mam problemy z patrzeniem z tak dalej odległości. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No myślę, że lekko to będzie za 40 sztuk. 40 sztuk to będzie lekko. Młodziutkie wszystko. No szkoda, że nie chodzą. Lepiej to się wszystko prezentuje, jak jest całe okazałości pokazane. No ale jak to się mówi, następnym razem będzie lepiej. Że dla ludzi z Nottingham to nie będzie żadna nowość, ani żadna rewelacja. Tu pewnie już każdy był z 10 albo 20 razy. Nie ma co się dziwić, bo jest fajnie. Ale dla ludzi, którzy tutaj jeszcze nigdy nie byli, pewnie to zawsze będzie coś interesującego, coś nowego, coś innego. No dla mnie było, jak ja tu przyjechałem pierwszy raz, to byłem pod ogromnym wrażeniem wielkości tego parku, tego pałacyku, czy tam zamku, no i tych jeleni. Jeszcze tutaj jest takie muzeum motoryzacji, jakby takie malutkie. Są tam pierwsze rowery, które powstały, motory, auta, tylko że podejrzewam, że tam też wszystko zamknięte jest. No bo to póki jeszcze co, no niedługo otwierają w Anglii to wszystko, także nie omieszkam tutaj wrócić. Pokazać. Aczkolwiek mi się wydaje, że chyba każdy już wie, jak to wygląda, jak ten rower pierwszy, jak to wyglądało. Wiadomo, że był drewniany. Nie miał pedałów, tylko odpychało się nogami jakby. Auto też szprychowe, wiadomo, też na drewnianych kołach. No dobra, przede mną już jest ten właśnie zamek, gdzie był właśnie kręcony ten film. I jeszcze przed tym zamkiem jest pewna taka ławeczka, słynna ławeczka w tym parku, gdzie chyba każdy przyjezdny z Polski, który tu przyjechał, na tej ławeczce ma zdjęcie. Wydaje mi się, że to większość tak ma, bo z tego co widziałem na Facebooku u różnych znajomych, każdy tam właśnie na tej ławce siedzi i ma zdjęcie. No dobra, to ja idę tam pod ten zamek i pokażę wam, jak to wygląda. No niestety jestem koło tych ławek, ale są obydwie zajęte. No cóż, po to są ławki, żeby były zajęte, nie? No i dobra, za mną ten zamek. Uwaga! Czyli ławka jest po lewej i po prawej. Najsłynniejsze ławki w Nottingham, tak mi się wydaje. Po ławki widać. No to ja idę do tego pod ten zamek. Park ogromny jest. Nie wiem, tu jest hektarów, ale 20 przynajmniej. Przynajmniej 20. Fajny klimacik. Wiadomo, jak się jest pod czymś fajnym, to trzeba to poklepać. A to zawsze robię. Tu byłem, widziałem. Zamknięte jest, zawsze to można było wchodzić. W środku też jest ciekawie, bo są takie sale historyczne, dosyć pokazane są meble stare, figury są też takich ludzi, którzy tutaj mieszkali, jak ci książę i takie różne klimaty. A zamknięte jest oczywiście.
ten film, te sceny do tego filmu. Właściwie chyba jedna scena taka konkretna. To było kręcone od tylnej strony tego pałacu. A konkretnie tutaj. Ta scena była kręcona w nocy. I znowu te hulajnogi. I ta scena była kręcona dosłownie. O tak. To kojarzy jakiś film? Chyba każdy kojarzy. No dobra. To może zróbmy tak, bo tego jeszcze nie robiłem, a chciałem. Sprawdzimy waszą czujność. Kto wie, jaka scena, to niech napisze w komentarzu takiego filmu. Powiem tak, że pierwsze trzy osoby, które odpowiedzą dobrze na pytanie, które wiedzą, dostaną ode mnie nagrodę w postaci, no, kartki pocztowej z Nottingham. Z tym właśnie zamkiem. Fajnie, co? A i proszę ludzi z Nottingham, tylko wy na tym nie pojadajcie, bo wy na pewno wiecie. No, no dobra. Oczywiście zapomniałem o czymś ważnym. Z tyłu tego pałacu jest taki ogród różany. No i to jeziorko, o którym wspominałem wcześniej. Oczywiście zamknięto. A tu po lewej stronie jest pole golfowe. Także też ciekawostka. Strasznie tu dużo terenu jest. Strasznie. Słoneczko wyszło. Ładnie się robi. Tam wszędzie jest pole golfowe. Ale kiedyś szlachta żyła, co? Tam właśnie w tym pałacu jest takie muzeum, właśnie są zdjęcia. Zdjęcia, obrazy. No to tu wszędzie jeździli konną. Ci, co tu mieszkali. Także tak spędzali czas. Jeździli se konną. Pewnie grali w polo. Gdzieś tu pewnie było płaskiego terenu. Widzę, że jakaś taka fosa jest.
Dookoła pewnie płynęła tutaj woda. A widać nawet dołki. Dołki widać. Traweczka ładna, przycięta. Pięknie. Słoneczko wyszło, ale elegancko jest, co? Pięknie, pięknie, pięknie. Piękne, to jest piękne. No dobra, dziękuję Wam za wspólny spacer kolejny. Króciutki, ale zawsze spacerek. Ja jeszcze mam pół godziny marszu do domu. Jak to się mówi, szczęśliwi czasu nie mierzą, ale ja muszę, bo za półtorej godzinki kończy mój młodszy synek szkołę, więc trzeba go przywieźć. Ładna pogoda, pewnie czeka mnie kolejny spacer. Także dziękuję, pozdrawiam, do następnego. Ciao, ciao.